Cześć. A czy on was taką oto konstrukcję? Jest to kłódka zatrzaskowa firmy Loby, która przywędrowała do mnie od widza Grzegorza. Grzesiek, dzięki wielkie. I cóż tutaj o niej mogłem powiedzieć? No tak, wokowanie, no to takie po prostu taka wypraska, która gdzieś tam się już porozpadała. Nie ma tutaj żadnych informacji o jakichś certyfikatach czy też klasie bezpieczeństwa, więc jest to taka po prostu podstawowa, zwykła kłódka. A tu jeszcze jest znak Yeti. Tutaj nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że gdzieś coś, kiedyś lab Yeti był takim znakiem. Nie wiem, czy Yeti było rodzajem jakichś takich zamków, czy tam kłódek, które tworzy, czy też nie. Gdzieś to było, to jakoś przynajmniej w mojej głowie jest to połączone ze sobą, a nie wiem, czy tak jest do końca obecnie. W każdym bądź razie ta kłódka posiada tutaj, tak? Jest kłódką Loba, ma znaczek Yeti. Mówię, nie pamiętam, bo coś mi się obijało uszy, że było to, że Yeti gdzieś tam został wykupiony jako znak firmowy, ale dobra, nie chcę gdybać, w komentarzach niech napisze. Ja jak to tym chwilkę poczytam, może znajdę chwilę, żeby poszukać w internecie, to też w opisie postaram się dodać tą informację. Niemniej jednak ciekawostką tutaj jest zamek, który na pewno już widzieliście i na moim kanale, i na nich gdzieś tam w kłódkach, chyba głównie chińskiego, z Chin sprowadzany, gdzieś tam na AliExpressie i innych takich aukcjach, portalach można było takie zamki zobaczyć. No po środku są piny, tu są piny, natomiast rdzeń się obraca ten w środku i jest obudowany takim oto grubszym pierścieniem. I to jest dosyć istotne, bo o ile zamek sam teoretycznie może nie być wcale zbyt skomplikowany, no to o tyle napięcie tej konstrukcji już trywialne, tak powiedzmy, zupełnie nie jest. Bo jak się podchodzi do tematu, to się wydaje, że no, tu włożymy napinacz i będziemy napinać. Otóż nic bardziej mylnego. W tym momencie napinacz faktycznie opiera nam się na tym rdzeniu, który się obraca, no ale też zapiera się górną częścią o ten pierścień, który się wcale nie obraca. I niczego tutaj nie napniemy. Naprawdę napięcie wydaje się trywialne, tymczasem do takiego nie należy. Żeby napiąć tą konstrukcję, nie powinno się, przynajmniej może są jakieś wytrychy, które jakoś tam się prześlizgną, ale generalnie zapieranie się o tą górną krawędź, je dolną, nie spowoduje nam napięcia tej konstrukcji. Ja mam taki malutki wytrych, w sensie wyszlifowany do małych zamków, no i on powinien robić robotę i zwróćcie uwagę, on robi robotę. Więc z jego wykorzystaniem możemy spróbować tą konstrukcję zaatakować finezyjnie. Wytrych mam no taki mocny, taki długi, mocno wygiętą taką flagę. No i ona tu wydaje się, że pasuje bardzo dobrze. Nie wiem, czy może nie za mało wchodzi w te. Dobra, będziemy kombinować. W sensie ona tutaj chyba tak wcale nie za mało wchodzi, tylko że wytrych miałem wsadzony. No dobrze. Coś tam się udaje. I spróbujmy tą kłódkę otworzyć. Pierwszy nie gada, drugi nie gada, trzeci nie gada. Czwarty gada. I zagadał. Piąty gada. No, nie wiem, czy zagadał. Wydaje mi się, że zagadał, ale możliwe, że też go przycisnąłem. Albo też nie przycisnąłem. Mój tutaj wytrych się. No, tak trochę przeleciał. Co? Ja to nie będę. Wydaje mi się, że w sensie walczył dalej z tym układem. Wydaje mi się, że przecisnąłem któryś pin, bo wszystkie zaczęły po prostu chodzić luźno.
znowu jest podobnie. W sensie był czwarty i piąty. Zagadał. Teraz trzeci zdecydowanie. Drugi i chyba pierwszy został. Tak jest. Więc mamy to. Konstrukcję mamy otworzoną. Dobra, otwarto, tam niektórzy się burzą, obie formy są prawdę. I tyle, tak? Tyle na dzisiaj. Taki materiał. No, po dłuższej przerwie. Postaram się w części, ale tak się mówię, postaram się, no ciężko mi to wychodzi, zamieszczać materiały na kanale.